świetne wieści z mnożarni na sadzonki nad piecem. Bardzo dobrze powschodziły pory. We wszystkich rzędach gęsto, obficie kiełkują, wychodzą. Lada moment już będą się kwalifikowały na przerzedzenie. Bardzo dobrze, że chwaściki różne inne z gleby poprzednio nie zdominowały tych moich zasiewów. Dalej obszar z selerami, a tu selery na razie ledwo może widoczne, gdzie takie maciubkie, ale na selery na razie czekam. Sałata już zdecydowanie kwalifikuje się do przerzedzenia. Rośnie bardzo ładnie. Później bardzo kiepsko z rzodkiewkami. Jest tu ich jak na lekarstwo. Zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Czy mrozy je ścięły, czy może kiepsko się przechowały sklepowe nasiona z zeszłego roku. No a tutaj odkrycie przypomniało mi się, jak teraz widzę, zasiałem koper i mam kilka rządków koperku, takich mini rządków tutaj. No już gdzieniegdzie nawet chyba liście właściwe tego kopru widać. No a półkę wyżej za to obfite zachwaszczenie, ale malutkie te chwaściki są. No i też rzodkiewki, tak, o, jedna na 100 może tych ziaren wykiełkowało. No ale podstawa to są sałaty, pory, no i selerów też się spodziewam. Selery spodziewam się, że też dobrze wykiełkują.